Jestem znowu. Gdzie jestem? U Patryka i u Jurka. Siemanko. Siema. No przyjechałem w najfajniejsze miejsce w Polsce. Sami zobaczcie gdzie. Wrocław. Polecam. No ale po co przyjechaliśmy? Przyjechaliśmy po to, żeby odebrać co? Kład. Kład był u chłopaków w przeglądzie, w tuningu. Zostało zrobionych i zmodyfikowanych dość dużo rzeczy, ale to może opowiedzam o nim, także... Właśnie, przyjechał do nas kład, nasze zlecenie, opowiemy pokrótce co było zrobione. Przede wszystkim problem jaki tu występował, czyli odcinanie przy gwałtownym naciśnięciu manetki, przeregulowanie prądu, to było dobrze słychać podczas jazdy, podczas startów. Diagnostyka jaka była, no to sprawdziliśmy sobie jak wygląda przebieg prądu fazowego. Założyłem cęgi na przewód fazowy i obejrzeliśmy sobie na oscyloskopie jego przebieg. No był dosyć poszarpany i widać było przesterowanie. No więc jak rozwiązaliśmy ten problem? No to był powrót z konfiguracją uzwojenia z powrotem na gwiazdę. Skrócone były przewody fazowe. No i od podstaw był przerobiony program w sterowniku. Jaki tego rezultat? Kład pracuje bardzo gładko, silnik cichutko. Myślę, że będzie się to objawiało większym zasięgiem i lepszą pracą tego silnika. Dzisiaj spróbujemy też jak działa, jak jeździ i co warto byłoby zrobić w przyszłości, na przykład, żeby zwiększyć jego moc. Nie? Tak, ja jeszcze dopowiem, że został dorzucony wyświetlacz, panel, który pokazuje nam naładowanie baterii, kilometry, kierunkowskazy, światła, zobaczcie, wszystko zostało zrobione tak jak trzeba. Została zmieniona zębatka, no bo Patryk zaraz opowie o modyfikacji silnika, tak? Co zostało zrobione. Myślę, że też będzie dobry smak dla widzów Edmonka, czyli taka wiedza, jak robić mocne i szybkie pojazdy. Zgadza się, czyli ten odcinek jest też poświęcony wiedzy, którą dzieli się Patryk i Jurek, oczywiście z Wami, tak? Tak, no to jest prosty wykres pokazujący moment takiego silnika. Wszystko będziemy oczywiście odnosić na przykład tutaj tego kłada. Tą czarną kreską narysowaliśmy moment, jaki generuje silnik. Tutaj oczywiście pozioma oś, czyli prędkość obrotowa tego silnika. No i tak, jak możemy zauważyć, ten silnik kręci się do około 800 obrotów na minutę, czyli tutaj ten punkt charakterystyki. I ta prędkość maksymalna silnika wynika tylko i wyłącznie z napięcia zasilania tego silnika, czyli tu jest te 800 obrotów. I to wynika z nawoju tego silnika, czyli ten akurat to jest chyba 4T, tak? Tak. 4T. I żeby taki silnik mógł się szybciej kręcić, ewentualnie generować też większą moc, bo tu jest pik tej mocy, dajmy na to tam 8 kW mocy, to żeby on mógł generować większą moc, to albo próbujemy kręcić szybciej tym silnikiem, czyli musimy zwiększyć napięcie zasilania, albo używamy takiej funkcji jak flux weakening, czyli funkcji, która pozwala na zwiększenie obrotów silnika, nie zwiększając jego napięcia, jednak kosztem momentu obrotowego. Tej funkcji niestety nie posiada Kelly, czyli jedynym takim rozwiązaniem na ten moment, aby zwiększyć prędkość kłada, to po prostu zmiana przełoży, czyli tylną zębatkę po prostu zmniejszyć. To będziemy na pewno próbować na tym przełożeniu, na tej zębatce i na mniejszej zębatce z tyłu. Także po tym filmiku oglądajcie, bo będzie na pewno jeszcze jeden filmik, który będzie pokazywał testowanie tego kłada na tym przełożeniu, no i oczywiście na zębatce innej, bo z tyłu jest 40, a wrzucimy 30, nie? Tak, powinno być zauważalne zwiększenie prędkości. Moment nieznacznie zmaleje, jednak tutaj ważne jest dopasowanie napędu do całokształtu. W tym momencie silnik tak naprawdę nie ma dużej pracy, bo on moment generuje tylko w małych zakresach prędkości tego kłada. Później już pracuje bez obciążenia, czyli nawet nie wymusza prądu. Więc warto dociążyć ten silnik, uzyskać delikatnie większą moc i w ten sposób też całościowo, całokształt. Czyli jak dobrze rozumiem przed chwilą to, co powiedziałeś, to
Zwiększy się też teraz zasięg tego quada poprzez to, że silnik nie potrzebuje tyle prądu. Dokładnie, ten silnik teraz nie jest przeregulowany. Zresztą to słuchajcie, jak on pięknie pracuje, gładko. Wszystko było właśnie widać na przebiegu. Sorry, przerwę. Na początku to było tak, cały czas tak, piszczał, nie? Rzeczywiście, jak ktoś kojarzy, z czym to jest związane, to bardzo łatwo może zaradzić jakby tą problemową. No, zgadza się. A może teraz opowiedzcie, na czym było to robione, nie? Tutaj ten, chodzi mi o to, na czym był ten prąd podpatrywany. No przede wszystkim do takich działań potrzebny jest oscyloskop. Ten oscyloskop posiada przystawkę cęgową do pomiaru prądu. Na istniejący przewód bez przecinania go zakładamy takie cęgi i ten przetwornik jest w stanie prąd przetwarzać nam na sygnał napięciowy, a następnie to napięcie jest pokazywane na przebiegu czasowym. Czyli na oscyloskopie widzimy dokładnie sinusoidę prądu, która jest skierowana do silnika. No i spoko, nie? Tak. Na podstawie tego wykresu od razu widzimy, jakie są problemy tego pojazdu. Tak wygląda diagnostyka. Czyli co? Czyli zwiększył się moment, zwiększył się zasięg? Tak, urósł moment też dlatego, że udało się bardziej wykorzystać prąd dostępny. Czyli sterownik nie smaży silnika niepotrzebnie, jednak ten prąd przekłada się stricte na moment. Aha, na moment. No i co? No, mamy kierunki, mamy wszystko, gdzie możemy już normalnie się tym poruszać, tak? Dużo pracy. Prawie legalny. Prawie legalny, no prawie. Powiedziałem, że będą fajne filmiki, jeżeli chodzi o testowanie tego quada. Ja wam powiem, jakie są moje odczucia i kamerzysty przed i po, tak? Ale teraz jeszcze chciałem opowiedzieć coś tutaj trochę o tym niesamowitym miejscu. No, miejsce jest fajne. Witamy w świecie elektryków. Może zacznijmy od początku, od wszystkich projektów. To jest tak, nie mogę zdradzać za dużo, nie mogę mówić za dużo. W ogóle miejsce to jest masakra, to jest sztos, to już wiemy, to jest kawa od Zaro, niezniszczalna, ale tutaj, tu nie będę nic mówił, bo nie mogę za dużo zdradzać, no to jest coś, co będziecie za niedługo wiedzieli i będzie o tym bardzo głośno. W samym czasie wszystko będzie. Tak, tutaj mamy co? No tutaj mamy surony. To jest suron od Zala zmodzony. Najfajniejsze jest to, że jak ktoś chce zrobić fajnie surona, zmodzić, to zapraszam do Zala i powiem wam szczerze, tu jest sterownik ASI BAC 4000. Ten sterownik, no powiem wam szczerze, robi taką robotę. Rzucamy, zobacz. Ilekroć odkręcam manetkę, zobaczcie, powoli. Ale nie przypuszczałem, że suronem jest taka frajda, nie? Kurczę. Prawie. Mówiłem, że... Dobra, to go na ostro. Kurde, ale super chodzi, nie? Także jak ktoś chce fajnie zmodować surona, tylko uważajcie, nie? Bo to już nie są żarty. Także zapraszamy do Zala. On wam wszystko tutaj doradzi, powie co jak, no i zmoduje, nie? Ale kurde, idzie jak wściekły. Tu mamy bardzo ciekawą rzecz, zobaczcie, jak chłopaki się bawią. Tak to wygląda, testy są. Paula, dzień dobry. Cześć. Tu mamy Paulinkę, coś tam siedzi sobie długie na komputerze. A teraz poprosimy Jurka, żeby nam opowiedział troszkę o tych stanowiskach, nie? Naszym celem jest zrobić takie miejsce, powiedzmy, ciekawe, taki warsztat elektryczny, którego jeszcze nie ma. Miejsce, gdzie robimy fajne, ciekawe projekty, pokazujemy, jak to robić, bo tutaj właśnie Kedmunk też pokazuje. To projekty ciekawe to jest raz, ale też ta wiedza, bo coraz bardziej rośnie to grono odbiorców, jeśli chodzi o pojazdy elektryczne.
I tej wiedzy czasem brakuje. No właśnie, a ja chciałbym powiedzieć, że tutaj chłopaki, no wiedza jest masakra, nie? Wiedza i jeszcze no ten sprzęt to no coś pięknego tutaj. No z naszej strony nie wiem, to spodziewajcie się informacji, tak będziemy chcieli tak zrobić zapowiedź całego naszego planu, tego czym się zajmujemy, więc na pewno na YouTubie. Tutaj pewnie jak mi raz będzie wrzucał filmik, to już gdzieś tam na dole będą gotowe linki, więc możecie zostawić jakąś tam subskrypcję. Na pewno subskrybujcie, lajkujcie, bo to niedługo będzie ciekawie. Uważam, że warto być z nami od początku i też tworzyć troszeczkę. Zgadza się. Także bądźcie od początku, bądźcie z nami, bądźcie tutaj z chłopakami. Pamiętajcie, subskrybujcie, lajkujcie. No takie wisienki będą wjeżdżały. Zobaczcie, no co tu więcej trzeba? Takie wisienki będą wjeżdżały, zresztą no sami zobaczycie, tak? No i co, pozdrawiamy. Tak. Do następnego. Yo.